Samorządowcy z całej Polski apelują do prezydenta Andrzeja Dudy, aby swoimi działaniami pomógł odblokować środki z Krajowego Programu Odbudowy. Dziś zwróciły się do niego w tej sprawie m.in. władze Wojkowic. Argumentują, że gdyby miasto dostało pieniądze, powstałaby elektrownia fotowoltaiczna o mocy 20 MW. Mogłoby też zainwestować w transport niskoemisyjny i stać się samowystarczalnym. Jeżeli wszystko zsumujemy, to myślę, że to jest 1:1, bo budżet na ten rok jest 86 milionów, a sama elektrownia fotowoltaiczna z magazynem energii to jest w okolicach 40-50 milionów. Jeżeli ktoś mówi, że jest 100%, to my z tego absolutnie korzystamy, jeżeli jest możliwość stworzenia perły w skali ogólnopolskiej, bo to by było jedyne miasto w Polsce, które by było zeroemisyjne, zeroenergetyczne. Samorządowcy z ruchu Tak dla Polski wyliczają i wraz z listem przekazali do Kancelarii Prezydenta listę 1000 projektów, które mogłyby zostać sfinansowane ze środków KPO. To są pieniądze, które wpływają na rozwój naszego państwa. To są pieniądze, które się należą naszym mieszkańcom. Należą się mieszkańcom województwa śląskiego, ponieważ dzięki nim będziemy mogli zmodernizować szpitale, będziemy mogli zmodernizować nowoczesne sale operacyjne, będziemy mogli wpłynąć na to, że jakość ochrony zdrowia, jakość służby zdrowia się powiększy. Dwa ostatnie lata były bardzo trudne przez pandemię, ale także przez uszczuplanie dochodów samorządów. Nie mówiąc o fakcie, iż moja gmina, miasto Lubliniec, straciło ponad 32 miliony na zmianach podatkowych. Nie jesteśmy w stanie wygospodarować z naszych własnych dochodów środków na inwestycje. Gdyby środki z KPO udało się odblokować, do Polski trafiłoby 35 miliardów złotych.